Cześć. Dzisiaj natrafiłem na informację, że powstaje symulator lat 90., w którym będziemy mogli odpicowywać nasze tury, takie jak polonezy, żuki, maluchy i tak dalej. Gra wydaje się bardzo rozbudowana. Jak widać, możemy zmieniać laki, rysować rdze, malować pędzlem, co zaraz gdzieś przewinę i zobaczymy. Tak, możemy sobie malować samochód pędzlem. Co jeszcze dalej? Polerka, z tego co widziałem. Tak, pasta polerska. Jedziemy, polerujemy. Widzimy, że efekty są już niesamowite. Na koniec myjemy samochód i wszystko wygląda super. Teraz taka ciekawostka. Natrafiłem na komentarz, że to jest nawiązanie do gry My Summer Car. No i nie da się ukryć, że wygląda to bardzo podobnie. Tutaj specjalnie znalazłem filmik z Passatem B5. No i widać, że możemy sobie tutaj otwierać bagażnik, zmieniać kołpaki, silnik i tak dalej. Jest oczywiście jazda w otwartym terenie. Oczywiście Bassehohen, tak. Głośniczki, spray. Jeszcze gdzieś tu dalej była jazda tym samochodem. Jest nieźle. No i teraz tak, przejdziemy sobie do polskiej edycji OHV. Co ciekawego, będzie soundtrack nawiązujący, z tego co wiem, do Disco Polo. Tu też jest informacja, że 10 osób już otrzymało dostęp do wersji alfa. Kolejna ciekawostka, to jest fajny filmik, puszczę go, myślę, całego. Można robić pojazdy sam, z wykorzystaniem jakichś prętów, kształtowników i tak dalej. Docinamy je sobie za pomocą gumówki, spawamy, składamy wszystko w całość, montujemy silnik, jakieś fotele, opony, co tam mamy pod ręką, no i w ten sposób powstają takie niesamowite konstrukcje. Idziemy dalej. Tutaj taka wzmianka, że będziemy mieli kilka warstw na pojeździe, jak lakier, naklejki, rdza, brud, goła blacha. No i fajnie by było z tymi naklejkami, bo można by było tworzyć sobie pojazdy typu Złombol, nawet może odwzorować nasze pojazdy, czy tam Ride Koguta. Powstaje oczywiście otwarty świat, będą NPC, czyli samochody, które będą sobie gdzieś tam jeździły po zadanej ścieżce, jak maluchy, żuki i jeszcze tam inne pojazdy. To jest pokój naszego gracza. Tutaj takie nawiązanie, dlaczego ta gra już tyle czasu powstaje, bo tu pierwsze wzmianki były w 2022 roku. Nie, właśnie tak w skrócie, im więcej wiemy, tym w sumie mniej wiemy. To jest fajne. Właśnie, aj, nie odpaliłem. Mamy siłownię w piwnicy. To jest super. Prowadzimy tutaj dietę, dokładamy ciężary. Gdzieś jeszcze będzie taki kajecie, gdzie sobie zapisujemy wyniki. O właśnie, wszystko tutaj super oddaje. 75, słuchaj, klates. No to tak moje prawie parametry. Idziemy dalej. Tak, tutaj muzyka, przeskoczymy sobie, bazarek. Nie wiem, czy to nawiązanie do bazaru Różyckiego, czy nie, ale wygląda jak każdy bazar. To uważam, że jest za dobrze zrobione. Te krzesła, parasole, wszystko to, że za estetycznie wygląda jak na lata 90. Aż tak ładnie to myślę, że nie było. Zamknięta alfa i multiplayer. Info z 6 kwietnia 2022. No więc już troszeczkę ta gra powstaje, no ale trzeba trzymać kciuki, że będzie dobrze. I otwarta mapa. Oczywiście tutaj samochód typu Smart, którym będziemy wykonywać różne misje dla przedsiębiorców. No i to... A, jeszcze ważna informacja, to twórca tej gry, czy tam firma, która tworzy tą grę, to jest jednoosobowa firma, dlatego pewnie można się spodziewać, że będzie wiele opóźnień. No ale jest wielu ludzi, którzy na pewno czekają na tę grę, wspierają, kibicują. Dzisiaj sam widziałem, jak ona obiegła internet na każdej grupie, także liczę również na tę grę i trzymam kciuki. Zapraszam do subskrypcji, bo na pewno będę informował, co dalej będzie się działo w tej grze. Cześć, pozdrawiam.